No i co tam? No ja mniej więcej tym mówiłem, że jakby jak ja na to wszystko patrzę, no. Ja tak jak mówię też, że ja jakby no cały czas na ciebie tam poglądałem, ale no nadal no. Nie wiem, czy nadal jakby jesteś właściwą osobą i w żadnym wypadku bez jakiejś tam sugeracji, bo tak jak mówię, ja z nim nie rozmawiam tak jak ty. No. Czyli na pewno wy się poznajecie, ja nie chcę tak jakby jakąś taką narrację oprowadzać, że tak. O, bo może to jest źle i tak dalej, bo mówię, ja na pewno wy znacie się na wiele, wiele lepiej i poznajecie siebie jeszcze też z wewnętrznej strony. Może nie widzę między wami jakiegoś takiego mocnego, a wydaje mi się, że jesteś przygaszona bardziej przez to, że on ma taki styl. No. I jeżeli tobie to odpowiada, no to oczywiście rozumiem, ale jeżeli też czujesz, że delikatnie, no nie wiem, po prostu czasami jest tak, że czujesz, że troszeczkę idzie to nie w tą stronę, chcesz troszeczkę więcej, chcesz troszeczkę, nie wiem, bardziej takiego, nie wiem, żywych relacji, no to właśnie to ja ich oferuję. Tak naprawdę mi brakuje kogoś, komu ja bym mógł swoją energię poświęcić, a na ciebie patrzę, widzę, że ty właśnie, a tu jest dziewczyna, która tak naprawdę jest bez energii. Wiesz, co chodzi. O, shit. A ostatnio mi powiedzieli, że właśnie wcześniej byłeś inna, wesoła i tak dalej, a teraz non stop jesteś taka zamknięta. I tak jak mówię, albo tworzycie sobie po prostu taki swój kącik i jest tobie w tym wygodnie, albo faktycznie przez moją rozmowę na przykład sobie widzisz w tym racie jakąkolwiek.